Państwa miejsce drugie w takim razie, pani Magdalena Nowacka. Chciałam bardzo podziękować swoim uczniom. Bardzo się cieszę, że mogę tu z Państwem być i dziękuję bardzo. Pani Magdalena Nowacka. Bardzo się cieszę, że tak Państwo licznie zgromadziliście się na 6. plebiscycie PFR roku, na dzisiejszym rozstrzygnięciu. Mam nadzieję, że te rozstrzygnięcia są ciekawe, interesujące. Wszystkim laureatom składam serdeczne gratulacje. Miejsce drugie. Pani Sylwia Łata-Alot. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję wszystkim, a teraz szczególnie chciałam podziękować mojemu mężowi, pani dyrektor. Bardzo mi miło, że jest obecna. I chciałam również powiedzieć, że wspaniałe szkoły. Ja swoją osobą reprezentuję, skoro wszyscy się chwalą, to również i ja. Bardzo mi miło, pięknie dziękuję. I jeszcze raz dziękuję. Jeśli wasi uczniowie, wasi wychowankowie decydują się na oddawanie głosów na was, w postaci SMS-ów czy kuponów, to jest dla was wielka sprawa. Ja wam serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w swoim życiu zawodowym, życiu osobistym i abyśmy przy każdej kolejnej konkursie Belfer Roku mogli się spotykać coraz szerszym. Proszę Państwa, nie inaczej miejsce pierwsze pani Janina Górska, zespół Szkółka Gimnazjalnej na Wsi. Tak więc znacie już Państwo złotą dziesiątkę. Pani Janina Górska, pani Sylwia Łata-Alot, pani Magdalena Nowacka, pani Marzena Papis, pan Łukasz Mazur, pani Mariola Kowalska, pan Zbigniew Krawczak, pani Anna Mrozińska, pani Anna Wójcicka i pani Anna Skutowska-Pietras. Duże brawa dla całej złotej dziesiątki. W mojej szkole jest taki ważny kierunek, architektura krajobrazu i właśnie młodzież z naszej szkoły reprezentuje nas właśnie w tym kierunku, no bo my na wsi pracujemy, więc organizujemy różne tam wystawy, różne cuda. Muszę się pochwalić, ja też należę do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, maluję igłą i miałam kilka wystaw już zbiorowych oczywiście w Kozienicach, w Warce. I właśnie wspieram dzieci, żeby no, udało mi się już zarazić kilka dzieci w tym kierunku, żeby też kopowały, bo to właśnie każdy musi mieć oprócz nauki jakieś hobby i to chyba bardzo ważne w życiu. Dziękuję bardzo.